Myszynieckiej Puszczy, tam kurpiki siedzą. Co się dzieje w świecie całym, tego nic nie wiedzą. W Myszynieckiej Puszczy stoi dąb wyniosły. Z ojca, dziada i pradziada kurpie tutaj wrosły. W Myszynieckiej Puszczy słychać brzęk daleki. Złotym miodem sławne płyną kurpiowskie pasieki. W Myszynieckiej Puszczy dzięcioł tam kołata. Jak z tej puszczy wyjdą kurpie, będzie koniec świata. W Myszynieckiej Puszczy wicher sosny młóci, nie bójta się, moi ludzie, gniazda kurp nie rzuci. Pisała Maria Konopnicka w wierszu Kurpik, którego fragmentem gości zebranych na dorocznych nagrodach Związku Kurpiów w Ostrołęckim Centrum Kultury przywitał prezes Mirosław Grzyb. Mamy w tym roku 23 rozdanie kurpików. Gala 22, jako że pierwsze kurpiki były nie podczas gali, tylko podczas takiego uroczystego wieczoru. Staramy się, żeby gale były niepowtarzalne. No i Bogu dzięki, tyle lat, no można powiedzieć kilkadziesiąt, udaje się to zachować. Co roku jest inaczej, co roku laureaci są inni. To było takie, niektórzy sami się zresztą nie widzieliśmy, że tyle kurpiki mogą przetrwać w momencie ich zakładania. Niektórzy wróżyli, że po roku, po dwóch, po trzech właściwie nie będzie już komu wręczać. Teraz się okazuje, że nie to, że młodzi dorastają, to oczywiście też normalne, ale że zawsze mamy kłopot, komu wręczyć i to jest takie bogactwo. Troszkę kłopot, ale więcej radości, że jest kogo wybierać. I bardzo się również my, jako organizatorzy, cieszymy. A w sierpniu zione kiosę wchodził, a na głowa łoziła. W sierpniu zione kiosę wchodził, na głowa. Zawsze co roku mamy kilkadziesiąt zgłoszeń laureatów. 10 kategorii mamy, w związku z czym zawsze kapituła ma wielki kłopot, kogo wybrać, żeby wybrać najlepszych z najlepszych, nie jest to łatwo. To jest takie też świetne, że żyjemy w takich dość dobrych czasach dla kultur regionalnych i również dla kurpiów, bo działania na rzecz jak gdyby zachowania tego naszego dziedzictwa kulturowego, historii, tożsamości, prowadzone są w wielu szkołach, prowadzone są w wielu gminach. No oczywiście Związek Kurpiów to jak gdyby po to powstał i cieszy, że to się rozwija, mogę tak powiedzieć, mamy taką krzywą wznoszącą. Z 13 statuetek kurpiowskiego strzelca, jakie zostały wręczone na gali, dwie trafiły do przedstawicieli województwa podlaskiego. W kategorii ochrona dziedzictwa kulturowego nagrodę otrzymała Karolina Piątek, dyrektor miejsko-gminnego ośrodka kultury w Nowogrodzie. Jestem po prostu tak podekscytowana, tak szczęśliwa, to jest takie ogromne wyróżnienie. Mówię, kultura kurpiowska jest taka piękna i dostać taką nagrodę, no to teraz tylko trzeba się zmotywować i jeszcze więcej działać na terenie naszej gminy Nowogród, żeby te kurpie istniały, tak, żeby przekazywać młodzieży nasze tradycje, naszą piękną muzykę, jaką mamy, kurpiowską śpiew, także no wspaniała nagroda, także bardzo dziękuję, bo to wiele osób pracowało na to, tak, żeby tę nagrodę otrzymać. W naszym ośrodku kultury działają przede wszystkim zespoły śpiewacze, to jest kobiecy zespół śpiewaczy dla dorosłych i dziewczęcy zespół śpiewaczy dla dorosłych. Teraz w tej chwili zaczyna się trochę dziać, jeśli chodzi o muzykę. Mamy skrzypce, mamy harmonię pedałową. Mamy warsztaty, teraz okres wielkanocny, więc będziemy pewnie palmy robić, zapewne. Pisanki, no staramy się dla młodzieży to przede wszystkim jakieś warsztaty, tak z przekazywania tej kultury. Myślę, że taka nagroda to teraz doda nam powera i będziemy starać się ze zdwojoną siłą. Myślę, że teraz jest szczególnie dobry czas dla kurpiów. Tak? Kultura kurpiowska jest bardzo, żeby nie powiedzieć na topie, tak, ale żeby nie zapominać o tej kulturze, pamiętać skąd się wywodzimy i tak jak chyba powiedział pan prezes, żeby te kurpie nie zaginęły. Tak?
Kurpika do domu zabrała także Dorota Przestrzelska, nauczycielka i bibliotekarka z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Łomży, organizatorka konkursów recytatorskich i koncertów, miłośniczka i propagatorka kultury kurpiowskiej. Ja zacznę od tego, że od wielu lat mam grupy artystyczne. Nazywam je kołem miłośników książki i z nimi jeździmy na przeglądy, nie tylko ludowe, ale również na konkursy krasomówcze. Powiedzmy od powiatu, województwa po Polskę. No, oni mają liczne nagrody, dostają za to stypendia marszałkowskie. Składam im te wnioski co roku, cieszymy się na dotacje, bo mówię, te stypendia nie tylko pozwalają im kupić instrumenty, czy wydać te pieniążki na warsztaty, ale również właśnie kupić stroje ludowe, w których potem jedziemy na ogólnopolski przegląd kapel śpiewaków i gawędziarzy ludowych. Uczestniczymy w znakomicie organizowanej olimpiadzie wiedzy o kurpiach od 5 lat, właściwie od pierwszej edycji. No, muszę się przyznać, że przywozimy pierwsze miejsca, drugie i znakomicie piękne statuetki do szkoły. Ja powiem tak, o ile łatwiej pracuje się z dzieciakami, które są powiedzmy z powiatu ostrołęckiego, ze Zbójnej, z Nowogrodu, to trudniej jest przygotować młodzież z Łomży i z naszego powiatu. To jest bardzo ważne, bo z tymi dziećmi pracuje się trochę dłużej. Trzeba je w tym też rozkochać, tak jak rozkochałam się ja. Trzeba ich tym zainteresować, ale oni są ciekawi, to są bardzo zdolni uczniowie. Dwie statuetki Kurpika, które pojechały do Nowogrodu i Łomży, nie były jedynym akcentem zaznaczającym udział województwa podlaskiego w gali dorocznych nagród Związku Kurpiów. Owacyjnie przyjęty został występ zespołu pieśni i tańca Kurpie Zielone z Białego Stoku. Podziękowania i miłe słowa skierowane zostały także do wicemarszałka województwa podlaskiego Marka Olbrysia. Dzisiaj mamy święto wszystkich polskich kurpiów w Ostrołęce. Bardzo piękny czas, gdzie są najwspanialsze nagrody, czyli kurpiki. I pełen szacunek i to, że Mazowsze tak pięknie dba o swoich kurpi. I my jako podlascy, łomżyńscy kurpie chcemy razem z nimi tutaj być dzisiaj, przeżywać tę atmosferę, uczestniczyć w tym wydarzeniu, zwłaszcza, że są docenieni również kurpikami nasi przedstawiciele. Także jesteśmy szczęśliwi, że możemy razem spędzić ten czas w atmosferze kurpiowskiej tu w Ostrołęce. Naprawdę piękna impreza. Wszystkim dziękuję, którzy na to wydarzenie złożyli dużo czasu, pracy i takiego wyjątkowego zaangażowania w ten klimat, bo to jest naprawdę dużo pracy i co roku takie wydarzenie ma miejsce i to jest wspaniałe wydarzenie i jestem szczęśliwy, że mogę w nim brać udział. Członkiem Związku Kurpiów jest powiat łomżyński, który od lat także stara się pielęgnować kulturę kurpiowską. Idąc jakby tym śladem, to chcę powiedzieć, że powiat łomżyński jest jednym z członków Związku Kurpiów. Mamy dwie gminy kurpiowskie, także my cieszymy się z tego, że wspólnie działamy w ramach Związku Kurpiów i wspólnie możemy doceniać i nagradzać osoby szczególne, instytucje szczególne, organizacje szczególne. Dzisiaj za chwilę, z tego co wiem, też dwie nagrody kurpików trafią do, można powiedzieć, łomżyniaków. W szczególności cieszy mnie ta nagroda kurpika dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie, bo to jest powiat łomżyński. Druga nagroda to już miasto Łomża. Ale były nagradzane również osoby związane z naszym Regionalnym Ośrodkiem Kultury, Regionalny Ośrodek Kultury, również szef tego ośrodka. To jest bardzo budujące, że ta kultura kurpiowska, tradycje kurpiowskie nie giną, wręcz przeciwnie, one się rozwijają. Jest to może bardziej widoczne tutaj na terenach powiatu ostrołęckiego, ale u nas również, bo to, co wspomniałem, nagroda dla Ośrodka Kultury w Nowogrodzie. Można powiedzieć, że to w ciągu ostatnich kilku lat tak mocno
rozwinęła się, rozszerzyła się działalność GOK-u w Nowogrodzie, promująca właśnie kulturę kurpiowską. No, Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej, które organizuje nasz Regionalny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie. Przegląd kapel i gawędziarzy ludowych w Zbójnej. Wszystko składa się w jedną całość, a co jest istotne, jeśli my wszyscy tutaj mieszkający będziemy znali swoją przeszłość, będziemy znali swoją kulturę, na tej kulturze będziemy mogli budować swoją, mam nadzieję, dobrą przyszłość. Jak mówiła, przypominając słowa francuskiego filozofa i publicysty Jean Jaurès'a, Joanna Turek, która obok zespołu Klęcinianki z gminy Główczyca na Pomorzu odebrała kurpika za budzenie tożsamości, tradycja to nie kult popiołów, lecz sztuka podtrzymywania ognia. Jestem prezeską Fundacji Kurpiowski Nurt Tradycji od już 2019 roku. Organizujemy festiwal. Pełnoprawny wiejski festiwal w stodole, podwórku, w tradycyjnych siedliskach wsi Wolkowej Zdunek, obecnie już teraz w Zdunku. Festiwal pod nazwą Kurpiowski Tabor. To jest taki 3-dniowy festiwal spotkania. Ja mówię o tym festiwal, aczkolwiek to jest o wiele szersze pojęcie, bo to jest weekendowe święto muzyki tradycyjnej, gdzie nie ma konwencjonalnego podziału na artystów i widownię, tylko wszyscy współtworzymy jak gdyby to wydarzenie. Jest pełno warsztatów, spotkań, no oczywiście te najważniejsze, czyli z mistrzami tradycji wiejskiej, potańcówek w stodole, właśnie nawiązując do dawnych tradycji. Oprócz tego współtworzy trio śpiewacze śpiewu Przyczyna. Razem z kochanymi moimi dziewczynami staramy się kultywować śpiew kurpiowski w jak najbardziej oryginalnym kształcie. Nasz repertuar, jak gdyby oczywiście w cudzysłowie, pozyskujemy drogą naturalną, czyli w przekazie naturalnym od najstarszych kurpiowskich śpiewaków, śpiewaczek oraz z nagrań archiwalnych. Staramy się odkopywać, że tak powiem, najstarszy repertuar, taki, który pamięta czasy długo, długo przed elektryfikacją wsi, radiem i zespołami w takim kształcie, jak teraz to wygląda, więc taki nieskrępowany, swobodny śpiew użytkowy. To jest jakaś taka struna we mnie, która gra najdźwięczniej. To jest coś, co jest silniejsze ode mnie, chcę to pielęgnować, zawsze tego szukam. Nie znam źródła, nie znam takiej daty, początku tego mojego zainteresowania. Wyrosłam w tym, aczkolwiek oczywiście no, urodziłam się na Kurpiach, niedaleko Myszyńca, ale też bardzo ważna była taka droga, którą przeżyłam 10-letnia we Warszawie i zobaczyłam, jak środowiska, a też miejskie, nie tylko w Warszawie, w wszystkich większych miastach w Polsce, potrafi kultywować kulturę tradycyjną w formie niescenicznej, w formie jak najbardziej takiej źródłowej, prawdziwej, dawnej. I tym jestem też trochę zainspirowana, jakby ubogacona o narzędzia. A teraz od niedawna wróciłam na Kurpie już na stałe i będę się tym zajmować, mam nadzieję, tylko więcej i więcej. W kategorii promowanie regionu statuetka powędrowała do dziennikarza Sebastiana Staszewskiego oraz Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego. Jestem autorem książki Tajemnice kadry, autobiografii Sławomira Peszki z Peszkografia, która była potrójnym bestsellerem. Jestem też współscenarzystą dwóch filmów fabularnych, Druga połowa, który można oglądać na Kanal Plus i Wygrać marzenia, który można oglądać na Netflixie. Ja też od ponad 15 lat pracuję jako dziennikarz sportowy w największych polskich redakcjach. Od sierpnia jestem redaktorem naczelnym TVP Sport, więc trochę się tego zebrało, ale jakby realizacja pasji jest najważniejsza i ja się cieszę, że mogę ją realizować, a jeśli przy okazji jeszcze do tego mogę coś dobrego zrobić tutaj dla Kurpsi, to tym bardziej super. Na co dzień nie jest to takie proste i oczywiste, natomiast no staram się w tych wszystkich projektach, które realizuję, gdzieś tam przemycać te wątki kurpiowskie. Jestem całe życie związany z Myszyńcem, więc Kurpie są cały czas w moim sercu i kiedy realizuję czy to kolejne książki, czy filmy fabularne, czy w takiej codziennej pracy dziennikarskiej zawsze staram się gdzieś tam coś małego przemycić. Zresztą część piłkarzy z Myszyńca i z Ostrołęki zagrała epizodyczne role w filmie Druga połowa, którego byłem scenarzystą, w książce Peszkografia
którą napisałem, też tam jakiś mały wątek Myszynica się pojawia, więc jeżeli jest jakaś możliwość, to zawsze staram się gdzieś ten lokalny wątek odnotować i no, tym bardziej cieszę się, że ktoś to zauważył i postanowił docenić, ale na samym końcu ja cieszę się głównie z tego, że ktoś o tych kurpiach słyszy, dobrze czyta, dobrze widzi i później może kiedyś tutaj przyjedzie zobaczyć, że to wszystko, co dobre mówimy i piszemy o kurpiach, to prawda. Ja zawsze uważałem, że tutaj wzorem są Amerykanie, którzy są bardzo dumni ze swoich małych ojczyzn i wiadomo, że każdy stan to jest tak naprawdę oddzielne państwo, a każde miasteczko czy nawet wieś w tym stanie to też odrębne miejsce, z którego ci, którzy stamtąd pochodzą, są po prostu dumni, więc nie widzę powodów, żeby nie być dumnym z tego, że się pochodzi z Kurpi, szczególnie, że mamy tą historię nie tylko współczesną, ale też tą z dalekiej przeszłości bardzo, bardzo chwalebną, dotyczącą czy wojen ze Szwedami, czy powstań, więc no tutaj raczej nie ma się czego wstydzić, do tego jesteśmy pięknym regionem, bardzo zalesionym, jedzie się tutaj na Mazury, czy przez te okolice jedzie się na Mazury, więc też wiele osób poznaje Kurpie, jadąc właśnie na północ Polski, a później mówi, kurczę, jak tu jest fajnie, jak tu jest ładnie, więc no ja zawsze też staram się tą cegiełkę małą do tego dołożyć, żeby ktoś pomyślał o tym, żeby tutaj nie tylko przejazdem, ale też docelowo się wybrać. Pozostałe kurpiki otrzymali Stefania Dawid z gminy Kadzidło za twórczość ludową, Adrian Duszak, zawodnik tekbala, za talent, firma Luz Ar z Ostrołęki jako pracodawca, Maria Scholastyka Wojciechowska w kategorii nauka i pióro, Sabina Malinowska z Biblioteki Miejskiej w Ostrołęce oraz starosta makowski i wieloletni radny Mazowsza Mirosław Augustyniak za działalność publiczną, grupa śpiewacza Bandysionki ze wsi Bandysie za muzykę i taniec. To jest niewyobrażalnie ważna i wielka nagroda, ogromne wyróżnienie. Naprawdę po tych 25 latach pracy samorządowej tu na Kurpiowszczyźnie, tych wszystkich działań, tej współpracy z wieloma ludźmi, to jest takie uwieńczenie tych 25 lat, o którym naprawdę nie marzyłem i dzisiaj patrzę, że marzenia doścignęła rzeczywistość. Jest mi to naprawdę z tego tytułu podwójnie ogromne szczęście i zaszczyt. Naprawdę podwójny, naprawdę ogromny. No trochę mi się język plącze, bo się tego nie spodziewałem, ale naprawdę, proszę Państwa, no przede mną nowe wyzwanie. Natomiast ja się z Kurpiowszczyzną nie rozstaję. Ja tu zostawiłem wiele lat życia, wiele serca, wiele zaangażowania. Mam wielu przyjaciół, wielu współpracowników, z którymi naprawdę udało nam się zrobić wiele, wiele ważnych rzeczy. Spotkało mnie wiele życzliwości, ogrom, bym powiedział, życzliwości. Ja w nomenklaturze kurpiowskiej jestem ptokiem, bo ja tu po prostu przyfrunąłem, ale moje dzieci są tu związane z Ostrołęką, moje wnuki. Myślę, że będą kontynuować tą moją misję wobec Kurpiowszczyzny, to wielkie zaangażowanie, ten szacunek dla ludzi, dla tej krainy, dla tej wspaniałej tutaj przestrzeni z ogromną, wielką kultywacją kultury kurpiowskiej, z ogromnym zaangażowaniem, z ogromnym pietyzmem i szacunkiem dla przeszłości, z ogromnym uduchowieniem teraźniejszości, tej teraźniejszości, która pędzi, nie wiadomo czasami gdzie. No i dla lepszej przyszłości, żeby ta przyszłość naprawdę była dobra, tu na Kurpiowszczyźnie, żeby z tej pięknej, wspaniałej tradycji, z tego hartu kurpiowskiego ducha naprawdę rodziły się wspaniałe rzeczy, żeby ta przyszłość naprawdę była lepsza, żeby to, na co pracowały całe pokolenia, urzeczywistniło się w tej lepszej przyszłości, bo wszyscy, myślę, o tym myślimy, wszyscy mamy taką nadzieję, wszyscy dokładamy jakąś ważną, mniejszą, większą, ale ważną cegiełkę do budowania właśnie tej
tej przyszłości. Ja życzę wszystkim wszystkiego dobrego i raz jeszcze bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Chcę podziękować samorządowi województwa w sposób taki szczególny, bo tak jak powiedziałem, moją nominację 25 lat temu podpisywał KURP Jerzy Dobek, ówczesny wicemarszałek województwa mazowieckiego. Pan marszałek Adam Struzik później to całą misję tutaj dla Kurpiowszczyzny wspólnie razem ze mną kontynuował. Dziś obecna była pani marszałek Lanz, na której też mam wiele, wiele szacunku i dziękuję za współpracę. Naprawdę, proszę państwa, to wszystko, co mogłem zrobić, zawdzięczam samorządowi województwa, który stworzył naprawdę ogromny potencjał do pomocy dla każdego zakątka naszego pięknego Mazowsza. Kurpiki to wydarzenie pod honorowym patronatem marszałków województw mazowieckiego i podlaskiego, których reprezentowała Elżbieta Lanz z zarządu województwa mazowieckiego i wicemarszałek Marek Olbryś. Udział w gali wzięli także wicewojewoda mazowiecki Robert Sytnik i prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik. Współorganizatorami byli także starostowie, wśród których byli Lech Marek Szabłowski z Łomży i Stanisław Kubeł z Ostrołęki, wójtowie i burmistrzowie wielu kurpiowskich gmin, reprezentanci ośrodków kultury, regionalnych organizacji i stowarzyszeń. Laureatom na scenie towarzyszyła kapela Pawła Łaszczyka.